Dzisiejszy koncert charytatywny ma dwa cele. Pierwszy to jest taka zbiórka bezpośrednia, zbiórka pieniędzy. Tutaj wspomaga nas koło gospodyń, które sprzedaje ciasta i można wrzucać pieniądze do puszki. Natomiast drugi cel to jest rozpropagowanie zbiórki na rzecz pani Barbary, która straciła w pożarze dom. Inicjatorami tego koncertu są jej byli uczniowie i uczniowie, którzy mieszkali u państwa Prudaczuków kiedyś na stacji, właśnie w tym domu, który się spalił. Jest to pan Stanisław Matczuk i pan Waldemar Wołosiuk. Gminny Ośrodek Kultury zebrał tylko artystów lokalnych, młodzież z liceum ogólnokształcącego też, gdzie mąż pani Barbary pracował. Pani Barbara przez całe życie była też nauczycielką, więc dzisiaj mamy tutaj i młodzież, i nauczycieli, i wychowanków, i ludzi, którzy pamiętają ich oboje i dlatego też chcą wesprzeć remont domu pani Barbary, żeby mogła wrócić do swojego domu. Tutaj na plakacie jest też kod QR, który bezpośrednio przekierowuje na portal zbiórka.pl, gdzie można wpłacać pieniądze. Można też kupić dzisiaj ciasto od koła gospodyń, kupić sok, kupić wodę i w ten sposób wesprzeć remont na rzecz pani Barbary. Tego typu spotkania, inicjatywy na rzecz dobrych ludzi, innych ludzi, często są organizowane i to jest też przykład tego, że tak naprawdę jeśli rzeczywiście dzieje się krzywda, pomoc jest potrzebna, potrafimy się skrzyknąć. Tutaj mieszkańcy Wisznic wyszli z inicjatywą i właśnie rozpoczęli zbiórkę pieniędzy, włączyły się koła gospodyń, mają się włączyć też inne grupy. Także ten koncert jest takim pierwszym etapem zachęcającym do tego, żeby wpłacać pieniądze, żeby zbierać pieniądze, żeby pani Barbarze jak najszybciej pomóc wrócić do swojego domu. Po mieszkańcach gminy Wisznice widać, że jeśli dzieje się krzywda, potraficie się skrzyknąć. Tak, oczywiście mamy społeczeństwo, które chce pomagać. Współczujemy pani Basi i robimy wszystko, aby jak najszybciej mogła wrócić do swojego domu. Pani Basia radzi sobie jakokolwiek? To był duży pożar, bo nie wiem, tak, gmina jakąś pomoc? Tak, oczywiście uległo spaleniu całe mieszkanie pani Barbary. Ma tutaj rodzinę i bliskich, więc ma gdzie w tej chwili mieszkać. Aczkolwiek generalny remont musi być zrobiony w mieszkaniu, aby mogła wrócić do swojego domu. Zbieramy środki. Zbieramy środki, wszelkie możliwe akcje, tak jak i ta dzisiejsza, zachęcamy do pomocy. Samorząd gminy Wisznice również bierze w tym udział i również stara się pomóc. Tak, oczywiście, my również pomagamy. Z państwem Prudaczukami w 78 roku, kiedy rozpoczynałem naukę w liceum w Wisznicach, tak się złożyło właśnie, że przez 2 lata mieszkałem na stacji u państwa Prudaczuków. Właśnie kilku nas kolegów było, między innymi był właśnie tata Stanisław Matczuk, tata naszej gwiazdy, który występuje na tym koncercie. I gdy się dowiedziałem o tej tragedii, zadzwoniłem właśnie do kilku kolegów i odzew był oczywiście błyskawiczny. I jakieś tam pewnie datki spłynęły na konto finansowe, a Stanisław właśnie zaproponował, że wystąpi jego syn, który akurat w tym czasie występował, koncertował w Stanach Zjednoczonych, miał tam swoje tournée, ale właśnie bezpośrednio z tego tournée przyjechał do nas na ten koncert. Także oczywiście państwa Prudaczuków wspominam, mimo że to było 40 lat, bardzo, bardzo dobrze. Takie może 2 wydarzenia, które utkwiły mi w pamięci. Pierwsze to był 78 rok, październik. To był pierwszy miesiąc, kiedy tam mieszkaliśmy. 16 października pan Jan, świętej pamięci niestety, który zginął w tej pamiętnej podróży do Medjugorje. Pan Jan przybiegł do nas na górę. Myśmy mieszkali na górze.
i powiedział: chłopaki, wybrano polskiego papieża. My oczywiście osłupieni. Pan Jan mówi: tak, kardynał z Wojtyła został papieżem. I to takie pierwsze wydarzenie, a drugie już... I to takie, była wiadomość usłyszona właśnie w tym domu, który się spalił. W tym domu, w tym, który się spalił, tak. To 16 października, pierwsze miesiące naszego tam mieszkania. Oczywiście byliśmy okropnymi lokatorami. Tutaj bohaterowie lalki, Prusa, studenci mogliby, chociaż wcześniej żyli, to mogliby z nas brać przykład. Drugie takie wydarzenie już właśnie zabawne. No co dużo mówić, rozrabialiśmy trochę na tej stacji i wtedy właśnie pan Jan przyszedł, który był, no, miał stoicki spokój zawsze, przyszedł do nas i tak ze spokojem, jak to wszyscy tutaj, którzy pamiętają pana Jana, mówi: chłopaki, trochę ciszej, bo u nas na dole żyrandol się kołysze. Także no, jak musieliśmy tam rozrabiać, żeby się żelando rozkołysał, no to można sobie wyobrazić. A także no, w podzięce za to, co tam nas, naprawdę zawsze z sercem nas tam wspominamy bardzo dobrze te lata, kiedy tam mieszkaliśmy. Panie gospodynie również przyłączyły się do akcji. Tak, przyłączyły się i uczestniczą bardzo aktywnie, bardzo licznie. Przygotowały bardzo dużo boksów z ciastem, a dochód ze sprzedaży tych boksów zostanie przeznaczony w pełni na pomoc dla baroni Barbary Prudaczuk. Takie sytuacje nieszczęśliwe, tragiczne pokazują, że potrafimy się zjednoczyć. Tak, i bardzo jednoczą ludzie, mobilizują do działań, jak widzimy, bardzo efektownych. Jakie smakołyki są w tych boksach? Przede wszystkim ciasta, wszystko ręcznie, domowo przygotowane przez panie, jak również są soki ofiarowane przez państwa Sokołowskich, których właśnie też dochody zasilą konto pani Barbary Prudaczuk. Pieniążków potrzebnych jest dużo. Na pewno zniszczenia są duże, także i potrzeby również, więc każdy pomaga jak może. Za los, za trzy, chodź nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się starych sił. Jeszcze raz, odważnie. Za dzień, za dwa, za noc, za dzień.